Szanowni Państwo, dzień dobry, jest godzina 11, 14 marca 2019 roku. Otwieram siódme posiedzenie ósmej kadencji Rady Gminy Stargryby. Po zapoznaniu się z listą obecności stwierdzam, że mamy 12 radnych, co stanowi kworum do podejmowania decyzji. Na tej nadzwyczajnej sesji witam Szanowni Państwa radnych. Dziękuję, że w tym trybie przyjechaliście, jesteście tutaj z nami. Witam gości. Kamila Groszewskiego, witaliny. Dzień dobry. Dzień dobry. Panią Honora Zamburka, sekretarz urzędu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panią Urszulę Wiarko, skarbnika gminy. Dzień dobry. Dzień dobry. Artura Żerowskiego, kierownika referatu w urzędzie gminy. Dzień dobry. Jest z nami również Jacek Kołowalkowski, kierownik posterunku. Dzień dobry. I witam władzą publiczność. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasze spotkanie logistyczne zorganizowało i protokołuje Biuro Rady Gminy w osobie pani Ani Alex. Dzień dobry. Jeszcze raz dziękuję Państwu za obecność na tej dzisiejszej sesji. Informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym posiedzenie jest utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących. Informuję również, że na podstawie artykułu 14 ust. 2 z przyczyn technicznych przeprowadzać będzie się głosowanie imienne. Przechodzimy do porządku obrad. Szanowni Państwo, czytam porządek obrad. Punkt pierwszy to jest otwarcie sesji, powitanie zgromadzonych, stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. Punkt czwarty, prezentacja i dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez gminę Stargryby. Punkt piąty, sprawy różne, wolne wnioski i zapytania publiczności. Punkt szósty to jest zakończenie sesji. Szanowni Państwo, przejdziemy do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi co do porządku obrad? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Dwojecki Krzysztof. Jestem za. Jacek. Jestem za. Jędrzejewski Stanisław, przepraszam, nie ma. Karpiński Tomasz. Jestem za. Kazimierska Krystyna. Jestem za. Finalski Łukasz. Jestem za. Kowala Krzysztof. Jestem za. Mosakowski Sławomir. Jestem za. Kowalski Zbigniew. Jestem za. Piaseska Ewa. Jestem za. Pikalski Grzegorz. Jestem za. Siedli Daniel. Jestem za. Wiśniewski Artur. Jestem za. Dziękuję. Przyjęte jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu interpelacji i zapytania radnych, wnioski i oświadczenia radnych. Czy ktoś z Państwa radnych? Panie Ewo, bardzo proszę. Znaczy ja na poprzedniej sesji mówiłam o, nie wiem czy to mam do Pana na piśmie złożyć, czy wystarczy jak powiem, wniosek, żeby na sesję byli zapraszani radni powiatowi. Ostatnio tutaj był Pan Szumski, no i Pan Jędrzejewski stwierdził, że sam zadzwonił do PiS-u i Pana Szumskiego zaprosił i nie ma problemu. Akurat nie ma Pana Jędrzejewskiego, choć każdy obywatel ma prawo wejść i usiąść jako publiczność, ale statut. Rozumiem, że Pan Jędrzejewski czytał statut od deki do deki, bo głosowałby za przyjęciem. Rozdział 3, paragraf 20 mówi, przed każdą sesją przewodniczący rady ustala liczbę osób zaproszonych na sesję. Więc jeżeli chodzi o zaproszenie oficjalne, to ma tylko, może Pan zaprosić, tak? Więc ponawiam swój wniosek, aby na każdą sesję byli zapraszani radni powiatowi. Dobrze, to się odniosę. Dziękuję. Wniosek, czy coś jeszcze, jakieś oświadczenie? Ewentualnie wnioski? Więc tak, panie Ewo, jak dobrze wtedy zrozumiałem, pan Jędrzejewski ma jakąś zażyłość z panem radnym powiatowym, zaprosił go, mógł to zrobić, gość sobie usiadł jako gość i tyle. Nie było to oficjalne zaproszenie ze strony Rady Gminy. Co więcej, nie ma takiego obowiązku Rada Gminy, żeby zapraszać innych przedstawicieli innych samorządów, bo to jest tak naprawdę inny samorząd. Nie jest to samorząd, który jest dla nas nadrzędną jednostką. To jest równoprawna jednostka, a więc ja bardzo chętnie zawsze ugoszę
panów radnych, ale nie widzę powodu, dla których miałbym specjalnie je jakoś zapraszać. Oczywiście będziemy mogli to zawsze przedyskutować, jeżeli widzimy potrzebę zaproszenia jakiegoś radnego powiatowego. Bardzo chętnie zgłaszajcie państwo, jest do niego sprawa, nie ma problemu. Ale żeby to było cyklicznie, no ja nie widzę takiej potrzeby. Nie ma tego unormowanego prawnie, żebyśmy musieli ich zapraszać. Czy wystarczająco odpowiedziałem na pytanie? To znaczy na tę chwilę tak. Na tę chwilę tak. Bardzo dziękuję. No to może, jeżeli jesteśmy przy tym wniosku, to może ja króciutko. Ja jestem winny to wytłumaczenie i szanowni państwo radnym i mieszkańcom. Na pewno są mieszkańcy zainteresowani, dlaczego te sesje odbywają się w takim trybie nadzwyczajnym. Bardzo przyspieszonym terminem. Sesja nadzwyczajna jest zwoływana na wniosek wójta gminy w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Mamy taką charakterystykę teraz, że to są wszystkie dynamiczne sprawy związane z sytuacją naszego samorządu. W związku z tym podjąłem decyzję o zwołaniu choćby tej teraz sesji. Oczywiście pamiętacie państwo, spotkaliśmy się, uzgodniliśmy, że tak, ta sesja, mam przyzwolenie na to, żeby tą sesję zwołać, a więc ją zwołałem. To ja ponoszę wszelką odpowiedzialność za tryb zwoływania tej sesji. To jest jakby istota tego wszystkiego. Podjąłem tą decyzję dlatego, że mam przeświadczenie, że działamy tutaj dla dobra tej gminy, wszyscy. A więc takie odstępstwa w moim mniemaniu są do przyjęcia. To może tylko tyle. Co do planowanych jeszcze z tą uchwałą, którą dziś mamy podjąć, decyzji, myślę, że wójt i szanowni państwo zabierzecie głos w następnym punkcie. To może tyle. Mam jeszcze informację, że wpłynęły do nas interpelacje. Interpelacje są opublikowane na stronie internetowej, na WIP-ie. Sukcesywnie są też odpowiedzi, więc zachęcam do zapoznania się ewentualnie na stronie internetowej. Dobra, dziękuję. Przechodzimy do punktu 4, szanowni państwo. Punkt 4 to jest prezentacja, dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez gminę Starogrzeb. Zanim przystąpimy do omawiania, czy wnioskodawca, wójt gminy, chciałby zabrać głos? Tak, oczywiście. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo radni, drodzy goście, drodzy mieszkańcy. Jest to uchwała, która była omawiana już na poprzedniej zwyczajnej sesji w sobotę. I na połączonych komisjach omawialiśmy ją dosyć szczegółowo. Uchwała odnosi się do zaciągnięcia przez gminę Starogrzeby pożyczki od osoby fizycznej, która chce nam pożyczyć 2,5 miliona złotych. Jest to kwota na 6 miesięcy, jest to nieoprocentowane na 0%. Jest to, dzięki temu możemy zapłacić tak naprawdę firmie i złożyć korektę, rozliczyć cały projekt odnośnie remontu dróg w Starogrzebach i w Nowej Górze. Szanowni państwo, uważam, że na ten temat rozmawialiśmy, jeśli chodzi o państwa radę, rozmawialiśmy naprawdę była bardzo długo. Wszystkie niejasności były omawiane już na poprzedniej sesji Rady Gminy. Jeśli będę mógł tylko odpowiedzieć, jeśli będę jakieś dodatkowe pytanie, chętnie odpowiem. Apeluję tutaj do państwa radnych z uwagi na to, że jest to pożyczka nieoprocentowana i daje nam możliwość rozliczenia w końcu tego projektu i zamknięcia tak naprawdę tej inwestycji. Proszę, żeby po prostu przyjąć to i dać gminie czas na to, abyśmy mogli w takim, który był podejmowany na poprzedniej sesji Rady Gminy, gdzie uchwaliliśmy budżet i wieloletnią prognozę, abyśmy mieli możliwość przystąpienia do obligacji i spłacenia ewentualnie dalej tej pożyczki. Jeśli państwo będziecie mieli do mnie pytania, będę starał się
odpowiedzieć lub uważam, że to, co było omówione na poprzedniej sesji Rady Gminy, było w miarę wystarczające. Jeśli coś, na pewno chętnie, żeby na górę. Ja bym miał krótko do pana wójta. Gdyby pan wójt zechciał nam krótko, może nawet nie nam radnym, ale może bardziej mieszkańcom zainteresowanym, bo to jest jakby sprawa kluczowa, przybliżyć krótko genezę, z czego to wynika, dlaczego podejmujemy tą uchwałę i co w następstwie tego możemy zyskać. Rozumiem. Dziękuję bardzo panie przewodniczący za to pytanie. Geneza, proszę państwa, wszyscy doskonale wiemy, że w roku poprzednim na terenie gminy Starodziel była prowadzona inwestycja remontu dróg w Starodzielach i w Nowej Górze. Otrzymaliśmy promesę od pana wojewody, jednakże nie posiadaliśmy środków własnych. Te środki własne miały pochodzić z kredytu. Sukcesywnie ogłaszaliśmy przetargi na uzyskanie tego kredytu. Niestety nie było możliwości, nie było nam dane, żaden bank nie przystąpił do tych kredytów w trybie zamówień publicznych. Ogłosiliśmy później przetargi z wolnej ręki, rozesłaliśmy zapytania do ponad 10 banków, nie wiem czy to było 12, do 15 banków. Żaden bank nie przystąpił do tego zapytania z wolnej ręki, do tego kredytu. Dlatego w tym momencie mamy nierozliczoną inwestycję, a grozi nam widmo zwrotu dotacji przez to, że właśnie ta inwestycja nie jest rozliczona. Dlatego analizując i szukając wyjścia z tej sytuacji, udało nam się te pieniądze, znaczy nie udało, dopiero zamierzamy je uzyskać od tej osoby fizycznej, która jest no naprawdę dobrych warunkach, jest to 0% czy przynajmniej 6 miesięcy. Nikt nam, żaden bank, żadna inna instytucja finansowa, nawet pożyczka z budżetu państwa jest oprocentowana na 3%, więc to jest naprawdę bardzo, no w tym momencie jedyna sensowna droga. Dajemy sobie też czas na to, aby dalej poszukiwać tych obligacji, które wcześniej były zawarte w urzędzie podczas wieloletniej prognozy. Czyli jak rozumiem, przyjmując tą uchwałę, mamy szansę na rozliczenie sprawy z wojewodą raz na zawsze. Tak, dzięki temu mamy możliwość rozliczenia tej inwestycji. Inwestycja zostaje zapłacona, wszelkie inne czynności, które były związane, czyli z rozliczeniem dotacji, tej promesy, która była panowie, zostały już rozliczone. Niestety nie są rozliczone nasze środki własne, które tak naprawdę powinny być też już bardzo dawno temu rozliczone. Dlatego uważam, że musimy to zrobić natychmiast i nie czekać na ewentualne dalsze negatywne konsekwencje. Dobra, dziękuję. Szanowni Państwo Radni, bardzo proszę. Tak, Przewodniczący, Szanowni Państwo, dziękuję Panie Przewodniczący za to pytanie do Pana Wójta, które tutaj, że tak powiem, rozjaśnia całą sytuację. Co my tutaj tak naprawdę robimy. Pan wójt nam tutaj wyjaśnił, ale jak zwykle wiecie, diabeł tkwi w szczegółach, tak? Teraz pytanie do pana wójta, bo często słyszeliśmy od pana, że dotacja ma zostać rozliczona do 6 marca, bynajmniej ja takie informacje słyszałem. Na podstawie jakich informacji nam pan przekazywał takie informacje, że do 6 marca mamy czas na przedłużenie tej dotacji. Czy mamy na to jakieś potwierdzenia na piśmie od pana wojewody? Czy to zostało w ten sposób załatwione? To po pierwsze. Po drugie, co do samej uchwały, bo o tym też rozumiem, będziemy dyskutować. Ja mam taką opinię i to jest no, moja opinia. Weźmiecie ją Państwo pod uwagę, albo nie. Że ta uchwała tak naprawdę nie jest do końca zgodna z przepisami. To jest moje zdanie. Dlaczego? Dlatego, że choćby dlatego, proszę Państwa, że tutaj na samym początku uchwały powołujecie się Państwo na artykuły, które dotyczą deficytu planowanego. Natomiast sama kwota pożyczki i termin jej spłaty wygląda na to, że to jest kwota deficytu przejściowego. Że to jest pożyczka dla deficytu przejściowego. Czy się mylę, czy to jest pomyłka, czy to jest... Dobrze.
Dlaczego o to pytam? Dlatego, że w uchwale budżetowej, którą zresztą żeśmy zmieniali niedawno, kwota na spłatę tych należności jest zapewniona i ona ma pochodzić z emisji obligacji. Tak, więc dlaczego akurat w ten sposób? Dlaczego nie wykonujemy uchwały budżetowej i nie czekamy na emisję obligacji po to, żeby spłacić te należności tak, jak żeśmy się, tak powiem, umówili w tej uchwale, tak jak żeśmy sobie zaplanowali, tylko w tej chwili próbujemy to zrobić w ten sposób, taką umową pożyczki. Czy to jest zgodne z przepisami? Czy mamy środki, kolejne pytanie, czy mamy zabezpieczone środki w dochodach własnych gminy w tym roku na spłatę tej pożyczki? Nie wiem, ja już mam w tym momencie, mam odpowiedź, bo jeśli tak, to bardzo proszę. Proszę Państwa, więc tak, jeśli chodzi o deficyt, 2,5 miliona złotych, rzeczywiście tam jest zapis, tylko jest mowa o tym, że upoważnia się wójta do zaciągnięcia planowanego deficytu. Odnoszę się do słów, które powiedział wcześniej wójt. Deficyt planowany spłacany jest z pieniędzy z rachunku bankowego. Tak jak Pan słyszał i Państwo słyszeliście, występowaliśmy w ciągu tego roku do 15 banków, żeby udzieliły nam przejście limitu tak, w rachunku bankowym do kwoty 2,5 miliona złotych. Żaden z banków na to nie odpowiedział, w związku z tym jesteśmy zmuszeni Państwa prosić o to, żebyście Państwo wyrazili zgodę na zaciągnięcie pożyczki u osoby fizycznej. W związku z tym to jest zgodne na ten moment moim zdaniem, bo ja to widzę podpisane przez radcę prawnego, więc moim zdaniem tak. Proszę Pana, mówi Pan o artykułach. Tak, rzeczywiście. Artykuł jest mówiący o tym, co należy do właściwości Rady Gminy, tak, do właściwości Rady Gminy. Jednocześnie również należy upoważnienie wójta do zaciągania innych zobowiązań, tak? Więc w związku z tym projekt tej uchwały to nic innego, jak upoważnienie wójta do tego, żeby zaciągnął zobowiązanie. Natomiast i mało u osoby fizycznej, to Państwo musicie na to wyrazić zgodę, tak? Tak samo jak z każdym innym kredytem, czyli gdyby to był kredyt w banku, nie wiem, znaczy czy w jakimkolwiek banku, czy w wojewódzkim funduszu, oddzielnie musielibyście Państwo na to wyrazić zgodę. Ja odsyłam Państwa, może akurat tego nie wiecie, ale do poprzednich uchwał, poprzednich radnych, czyli uchwała o tym, że jest kredyt konsolidacyjny, musiała być zaciągana przez Radę Gminy, o tym, że jest zaciągany kredyt w wysokości 3 milionów 40 tysięcy, również była na to uchwała Rady. Czyli wszystkie takie działania wykonywane są tylko i wyłącznie za zgodą Rady, tak? W związku z tym projekt. Następne pytanie było, czy gmina posiada pieniądze na to. Proszę Państwa, w uchwale tej jest zapisane, że nastąpi w 2019 roku z dochodów własnych gminy. Tak. Czyli tutaj nie ma konkretnego wskazania, czyli z dochodów własnych gminy my to musimy zapłacić. Ale jednocześnie ja zwracam uwagę na fakt, że jest uchwała budżetowa mówiąca o deficycie, tak? I tam jest powiedziane, że będziemy zaciągać kredyt w wysokości 2 miliony 100 tysięcy złotych na sfinansowanie wydatków, tak, i 833 tysiące, które zostanie przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. W związku z tym, jeśli osiągniemy obligacje czy kredyt, tak, to wtedy wchodzi to na rachunek podstawowy gminy, mamy zobowiązanie wobec emisariusza, ale jednocześnie spłacamy zobowiązanie wobec osoby fizycznej. To jest zgodne z przepisami, zapewnia nas Pani, tak? Mam to podpisane przez prawnika, że tak, że to jest zgodne z przepisami. Okej, dobrze. To tyle chciałem słyszeć. W takim razie taką deklarację Pan Wójt złożył w poprzedniej sesji, że jeżeli przyjmiemy tą uchwałę w formie intencyjnej uchwały, pojedzie do Pana Wojewody z tą uchwałą i poprosi Pana Wojewodę o wyrażenie
pacjenta, jeżeli pan wojewoda da nam zielone światło na tego typu działania, będzie nas prosił o podjęcie tej uchwały, tak? W takiej formie, jak mamy do dzisiaj. Czy pan wojewoda dał panu to zielone światło, panie wójcie? To są pańskie słowa z poprzedniej sesji. Tak, oczywiście. Dziękuję za pytanie. Szanowni Państwo, ja chciałbym nadmienić... To są pan zielone światło od pana wojewody? Proszę pana, proszę mi pozwolić odpowiedzieć na pytanie. Bardzo chętnie na nie. Chciałbym z tego przyzwolenia skorzystać. Szanowni Państwo, na poprzedniej sesji Rady Gminy ja już od wtedy chciałem, aby ta uchwała została podjęta i bardzo Państwa o to prosiłem. Niestety wynikły w toku rozmów, wynikły jakieś po prostu niespójności, brak, no Państwo chcieli też mieć troszeczkę więcej czasu na zastanowienie na tę uchwałę. Dlatego tą uchwałę podejmujemy dzisiaj. Byliśmy u pana wojewody, jednakże żadnej jakiejś rozmowy odnośnie zielonego światła nie udało nam się uzyskać. Tak jak i wracam, po prostu to miało rozmowa, która była na tej sesji, którą mieliśmy podjąć w poniedziałek, miała być dlatego, żeby państwa jakoś uspokoić, że ta uchwała ma jakiś tam większy czy mniejszy sens, tak? Niestety byliśmy u pana wojewody, rozmowy potoczyły się w tym kierunku, że bardzo możliwe jest, że będziemy zwracać tą dotację, bo nie ma jeszcze oficjalnego pisma, dlatego my podejmując od razu natychmiastowe działania, chcemy to po prostu zapłacić. Dziękuję bardzo. Jeszcze się odniosę do mówił. Rozumiem, przepraszam. Dobrze. Chwileczkę pan Artur się odniesie i dopiero będziesz kontynuował. Tu nie ma zielonego światła czy czerwonego światła. Tu trzeba zapłacić tą inwestycję. To jest bezwarunkowe. Żeby ją rozliczyć, to trzeba to zapłacić i zamknąć ten temat na dzień dzisiejszy. I tu czy zielone światło, czy czerwone, to my nie mamy wyjścia. Była podjęta, były podpisane umowy z wojewodą na dotacje. Dotacje rozliczyliśmy, zostały środki własne i trzeba je zapłacić. Że one są z opóźnieniem, to są z opóźnieniem. I tak na dobrą sprawę nie wiemy na dzień dzisiejszy, czy będziemy musieli zwracać te środki, czy nie, bo nie mamy żadnej decyzji. My sobie tak to zakładamy, że wojewoda miał dobrą wolę, że jeszcze do nas nie przysłał tej decyzji o zwrocie, także my chcemy to zamknąć, rozliczyć, tak jak każdą inwestycję powinno się wykonać. I to jest tyle. I my nie liczymy tu na zielone, czerwone światło, tylko po prostu chcemy to rozliczyć i zamknąć ten temat. Dziękuję. Tylko podsumowując, drodzy Państwo, bo wygląda to może tak, że ja mam tutaj jakiś problem z tym, żeby rozliczyć tą donację. Otóż nie, ja jestem za tym, żeby to zrobić, ale jestem tego zdania, że żadna nadzwyczajna sytuacja nie obliguje nas do tego, żeby działać wbrew przepisom i niezgodnie z przepisami. To jest moje zdanie. I teraz w całej tej sytuacji, w takim razie, panie wójcie, czy gwarantuje pan radzie za swojego prawnika, który się tutaj podpisał, czy gwarantuje pan radzie, że podjęcie tej uchwały w takiej formie nie spowoduje w przyszłości żadnych negatywnych konsekwencji tutaj dla radnych, dla gminy? I chciałbym to od pana usłyszeć. Czy pan nam to gwarantuje, że ta uchwała wprowadzona w życie nie spowoduje jakichś negatywnych konsekwencji dla rady gminy? I jeżeli się okaże, że tak nie jest, czy pan się zachowa honorowo i po prostu poda się do dymisji, jeżeli będzie inaczej? Chciałbym to usłyszeć od pana. Dziękuję bardzo za to pytanie. Wie pan, panie Arturze, chciałbym... Od czego zacznę? Zacznę może od tego. Uchwała została przygotowana zgodnie z prawem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli pan doskonale sobie zdaje sprawę, wykonawca poczekał już 60 dni, w tym momencie zgodził się na poczekanie jeszcze 90 dni. Jeśli pan mówi pan o skutkach negatywnych dla gminy, skutkami negatywnymi dla gminy jest niezapłacenie tej faktury i tylko dobra wola wykonawcy
pozwala nam na to, że nie płacimy odsetek karnych od kwoty 2 600 000. I tu jest dobra wola. Każde inne działanie, które w tym momencie podejmujemy, które oddala nas od konsekwencji płacenia odsetek karnych, jeszcze raz powtórzę, karnych, za niezapłaconą inwestycję, to jest działanie pro dla gminy. I ta decyzja, jeśli my ją podejmiemy, zapłacimy i oddalimy o te kolejne 6 miesięcy, czy nawet może jeśli z wykonawcą uda nam się porozumieć, do końca roku bezodsetkowo, to tylko i wyłącznie jest dla gminy. Jeśli pan na pewno zdaje sobie sprawę, że odsetki od kwoty 2,5 miliona złotych są liczone w skali dziennej. Jeśli będą liczone, jeśli byłyby liczone tak naprawdę od samego początku, kiedy te faktury powinny być zapłacone, my już w tym momencie mielibyśmy komornika na koncie. Dlatego to, co pan w tym momencie próbuje, że my tu robimy cokolwiek niezgodnie z prawem, to jest jedyna w tym momencie sytuacja, którą możemy zrobić. Nie ma innej. Jeśli my tej decyzji nie podejmiemy, w tym momencie mamy bardzo duży problem. Niestety, wykonawca, termin się skończy. 11 skończy się w maju. Wykonawca po prostu wystąpi na drogę sądową, zaczną się naliczane odsetki karne, wejdzie komornik na konto i nie mamy zapłaconych, nie mamy wtedy żadnego innego wyjścia. Więc to, co my w tym robimy, to jest, że tak powiem, rzut na taśmę, przysłowiowy rzut na taśmę i próba ratowania gminy przed odsetkami, przed tym wszystkim. Jeszcze raz powtórzę, jest to darmowe. To, jak każdy inny, powiem panu, do czego chciałbym się odnieść, do tego, że jeśli podejmę jakąkolwiek decyzję, która rzutowałaby bardzo niekorzystnie na tego, ja mogę nawet i w tym momencie. Bo nie chodzi mi o to, żeby wszystkie decyzje, które podejmuję, podejmuję z przeświadczeniem, że one są dobre dla gminy. I będę się tego trzymał jak mantry, że to, co w tym momencie robimy, pomimo tego, że pożyczamy pieniądze od osoby fizycznej, pożyczamy to w takim, a nie innym momencie, robimy to dobrze, dlatego że unikamy tych odsetek. To, że pan w tym momencie szuka kruczków prawnych i próbuje, nie rozumiem dlaczego, pan próbuje to zablokować, bo gdyby nie te działania, to my w tym momencie już byśmy płacili odsetki karne. Nie rozumiem w ogóle pana... Nie rozumiem, dlaczego są takie działania. To, co robimy w tym momencie, jest tylko i wyłącznie dla dobra gminy. Jeszcze raz powtórzę, można sobie przeliczyć, ile to byłoby to odsetek karnych o 2,5 miliona złotych. One są naliczane dziennie. Już byśmy mieli ileś i do końca roku, dopóki komornik nie wejdzie, kolejne. Więc naprawdę mam nadzieję, że już odpowiedzialny. Rozumiem, że deklaruje pan, że ta uchwała nie wprowadzi żadnych negatywnych, nie przyniesie żadnych negatywnych konsekwencji dla urzędu, dla gminy Starożytne. Tak? Ja? Dobrze. Moment. Panie Arturze, chciałbym się odnieść na przykład do ostatniej uchwały, którą podejmowaliśmy, która była bardzo burzliwa, odnośnie szkół, które były. Z jednej strony ta uchwała nie powoduje żadnych negatywnych czynników, dlatego że szkoły zostały utrzymane. Z drugiej strony uchwała, za którą pan głosował, żeby po prostu jej nie przegłosować, powoduje bardzo negatywne czynniki ekonomiczne w tym, że musimy te szkoły utrzymać i mamy w następnym roku łącznie tego wszystkiego grubo ponad 1 000 000 złotych musimy na to utrzymanie wydać. I w tym momencie, mając na uwadze bardzo trudną sytuację gminy, czy pan poda się do dymisji, wiedząc, że toniemy w długach, a jednak utrzymujemy szkoły nierentowne, gdzie w czwartej klasie w szkole podstawowej w Smardzewie są tylko 2 osoby, a my musimy to utrzymać. Rozumiem, że wszystko. Tak, dygresja odnośnie szkół i innych rzeczy zostawiamy na dalszy plan, bo one pewno wrócą szybciej niż się spodziewamy. Możemy podyskutować się, ale dzisiaj. Proszę nie dzisiaj. Panie Przewodniczący, mam nadzieję, że tu nic nie będzie wycięte, tak jak w poprzedniej sesji. Panie Ewo, znowu jesteśmy przy dyskusji, pani odchodzi od tematu. Dobrze. Został wycięty fragment, gdzie padło adres zamieszkania. A gdyby to szło na żywo? To by poszło na żywo. No właśnie. Ponieważ nie szło na żywo, mamy, momencik, już panie kierowniku, nie szło to na żywo i mieliśmy możliwość, techniczną możliwość i żeśmy uszczegli przed RODO. Tyle w tym temacie. To pan przewodniczący wyjaśnił to, co ja chciałem powiedzieć. Dziękuję. Bardzo dobrze, żeście państwo zrobili.
że został usunięty ten fragment. Mieliśmy taką techniczną możliwość, żeśmy z tej furtki skorzystali. Dobrze, ja tylko podsumowując, nie szukam kruczków prawdy, panie wójcie, tak jak powiedziałem, jestem za tym, żeby zapłacić za tą inwestycję, bo to jest nasz obowiązek, natomiast miejmy na uwadze i ja jestem za tym jak najbardziej, żeby to wszystko było zgodnie z przepisami. Tak jak powiedziałem wcześniej, żadna nadzwyczajna sytuacja tutaj nie upoważnia nas do tego, żeby działać wbrew przepisom. Rozumiem, że pan wójt zapewnił nas, że ta uchwała nie przyniesie żadnych negatywnych konsekwencji na przyszłość. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję. Czy coś z państwa radnych jeszcze? Pan Krzysztof, bardzo proszę. Uchwałę mamy na 2,5 miliona, czy po reszce tam, nie całe 100 tysięcy, czy mamy zabezpieczone te 100 tysięcy tutaj w kasie urzędu? No bo jak będzie pana Kuliecha, to żeby już nie brakowało nic oczywiście. Dziękuję. Tak, resztę dokładamy ze swoich pieniędzy. Ja tylko chciałam państwu przypomnieć jeszcze, że obligacje, które ewentualnie będziecie państwo emitować, to jest kwota 2 933 tysiące, z czego 833 to przypada na spłatę wcześniejszych lat kredytu i pożyczek, a 2 100 to miało być przeznaczone właśnie na zapłatę tego zadania inwestycyjnego. Czyli w tym momencie zamiast kwoty 2 100 prosimy wykonawcę o 2 500 000, dlatego że proszę państwa emisja obligacji na troszeczkę się przeciągnie w czasie, tak? I w tym momencie blokujemy wszystkie wydatki po to, żeby zapłacić, jeśli państwo oczywiście wyrazicie taką wolę, zgodę, żeby zapłacić wykonawcę. Tak? Czy to jest jasne? Dla mnie dziękuję. Dziękuję. Czy coś z państwa radnych jeszcze? W związku z tym powiem jeszcze tylko jedno zdanie i zamykamy dyskusję, przechodzimy do głosowania. Skupię się tylko na jednym. Artykuł 60, jak się nie mylę, ustawy o samorządzie gminnym wskazuje jednoznacznie, że za politykę finansową gminy ponosi odpowiedzialność wójt. Oczywiście, my jako radni, ja będę ten przykład powtarzał, już rozmawialiśmy kiedyś. Wójt jest prezesem firmy, a my jesteśmy radą nadzorczą tej firmy. Jeżeli jakieś nietrafne decyzje zostaną podjęte w tym momencie, wszystkie konsekwencje ponosi jedna osoba. Ten, który jest w ustawie wskazany jako odpowiedzialny za finanse tej gminy. To tylko tak, już kończąc dyskusję. Więc mogę jedno, przy samym głosowaniu jeszcze jedną rzecz powiedzieć? Bardzo proszę. Krótko, proszę. Bardzo krótko. Szanowni państwo, dziękuję za to, co powiedział pan przewodniczący. Odniósł się do artykułu, że za politykę finansową gminy odpowiada wójt gminy Starozielec. Jednakże, proszę państwa, pragnę państwu podkreślić jedną najważniejszą rzecz i chciałbym, żeby to wszyscy wbili sobie, tak powiem, przysłowiowo do głowy. Jestem wójtem od 22 listopada. Zostaliśmy finanse w takim stanie, jakim zostaliśmy. Mieliśmy niezapłacone ZUS-y, blisko ponad milion złotych niezapłaconych faktur jeszcze są niezapłacone. Mamy nierozliczoną dotację odnośnie dróg. Szanowni państwo, jeśli ktokolwiek popełnił błędy finansowe w tej gminie, to na pewno nie jestem ja. Wszystko, co jest robione tylko i wyłącznie po to, żeby ta gmina stanęła na nogi. Dziękuję. Dobra, dziękuję. Przechodzimy do czytania uchwały i podjęcia decyzji. Uchwała nr 29/7/2019 Rady Gminy Starej Gryby z dnia 14 marca 2019 roku. W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez gminę Starozielewy pożyczki. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera c, artykuł 46 i artykuł 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami, artykuł 89 ust. 1 punkt 2 i artykuł 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw z 2017 roku, pozycja 2077, z późniejszymi zmianami Rada Gminy Starozielewy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Starozielewy pożyczki u pana Adama Nowakowskiego do kwoty 2 500 000 zł. Mamy kwotę wyrażoną dosłownie.
przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji poniższych zadań. Punkt pierwszy. Przebudowa ulicy 11 listopada Słonecznej, Kopernika, Jaśminowej, Młodzieżowej na działkach 1152, 1145/6, 1146, 1147, 1145/1, 1183, 1172, 1144, 1153, 1182, 451/8, 1173 w miejscowości Staroźleby na odcinku od kilometraża 0 do kilometraża 840 metrów o długości 840 metrów bieżących, realizowanego na podstawie umowy nr 1 rom na PN 4/2018 z dnia 3 września 2019 roku. 18 roku, przepraszam. Punkt drugi. Przebudowa ulicy Sportowej, Lipowej, Akacjowej, Klonowej, Sosnowej, Modrzewiowej, Brzozowej i Jodłowej na działkach ewidencyjnych 1197/1, 1198, 2053, 2044, 2035, 2021/1, 2055/1, 2034/1, 2025/1, 2065/1, 2072/1, 2082/1, 2086/1, 2081/2, 2090/1, 138, 107 w miejscowości Staroźleby na odcinku od kilometraża 0 do kilometra 110 metrów o długości 1,11 km, realizowanego na podstawie umowy nr 2/PN 4/2018 z dnia 3 września 2018 roku. Punkt trzeci. Przebudowa ulicy Targowej na działkach ewidencyjnych nr 549, 548/13, 135/2, 141, 548/14, 548/9, 565/6, 133, 124, 138 w miejscowości Staroźleby na odcinku od kilometraża 0 do kilometraża 1110 o długości 1,11 km, realizowanego na podstawie umowy nr 3/PN 4/2018 z dnia 3 września 2018 roku. Punkt czwarty. Przebudowa ulicy Szkolnej i Południowej na działkach ewidencyjnych nr 172, 156/2, 154, 155, 140 w miejscowości Nowa Góra na odcinku od kilometraża 640 metrów o długości 640 metrów o długości 640 metrów bieżących, realizowanego na podstawie umowy nr 4/PN 4/2018 z dnia 3 września 2018 roku. Punkt piąty. Przebudowa ulicy na osiedlu. Ulica Osiedlowa, Brzozowa i Wiosenna na działkach ewidencyjnych 102/24, 102/28, 102/33, 102/13 w miejscowości Nowa Góra na odcinku od kilometraża 0 do kilometraża 0,540 metra o długości 540 metrów bieżących, realizowanego na podstawie umowy nr 5/PN 4/2018 z dnia 3 września 2018 roku. Paragraf drugi. Planowana spłata pożyczki, o której mowa w paragrafie pierwszym uchwały, nastąpi w 2019 roku z dochodów własnych gminy Staroźleby. Paragraf trzeci. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały wraz z upoważnieniem do podjęcia czynności prawnych związanych z zaciągnięciem pożyczki powierza się wójtowi gminy Staroźleby. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf szósty. Uchyla się uchwałę nr 28/6/2019 Rady Gminy Staroźleby z dnia 9 marca 2019 roku. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Proszę o wyrażenie swojej opinii i jednoczesne uniesienie ręki. Dwojewski Krzysztof. Jestem za. Jarco Jacek. Jestem za. Jędrzejewski Stanisław. Przepraszam. Karpiński Tomasz. Jestem za. Kazimierska Krystyna. Jestem za. Kinalski Łukasz. Jestem za. Kowalak Krzysztof. Jestem za. Masakowski Sławomir.
Jestem za. Paweł Zbigniew. Jestem przeciw. Piasecka Ewa. Jestem za. Pikarski Grzegorz. Jestem za. Siedlik Daniel. Jestem za. Wisiewski Artur. Jestem przeciw. Bardzo dziękuję. Przyjęto 10-2, tak? Przepraszam, 10 głosów, tak. Uchwałę numer 29 podjęto większością głosów 10-2. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo Radni, przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. To jest punkt 5, sprawy różne, wolne wnioski, zapytania publiczności. Może zacznijmy od radnych. Czy ktoś z Państwa chce w sprawach różnych? Nie widzę. Czy goście, publiczność? Nie widzę. Szanowni Państwo, w związku z tym, że nie ma więcej, wyczerpaliśmy jakby dzisiejszy porządek obrad. Jest godzina 11:40, sesja trwała 40 minut. Zamykam 7. posiedzenie Rady Gminy. Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję Szanowni Gościom.